Dzień dobry w kolejnym dniu. Nowa miejscówka. Za moment Wam ogram pokój, jaki w nocy znalazłem. Teraz czekam na śniadanie. Zatem jakie będzie śniadanie i tak dalej. Zapraszam do oglądania. Wygląda tak. Proponujcie, ile kosztuje to śniadanie. No. A ty pokaj, jeszcze czekam. Bo już prawda, nie dobrze, może tu czekaj. 4 euro. Nie wiem, czy to zjem. Smacznego Wam życzę, jeżeli jesteście przy śniadaniu, obiadu lub przy śniadaniu, obiedzie lub kolacji. Smacznego. Hotel za 30 euro z takim widokiem. Łazienka, prysznic za 30 euro zdobyty w nocy. O północy, czy nawet po północy. No cóż, było trzeba tyle zapłacić, dlatego że jakoś na plaży niekoniecznie mi się chciało spać. Szukamy nowego miejsca. No i co się jeszcze wydarzy, na pewno Wam pokażę. Moi drodzy, problem w Sarandzie jest taki, że tutaj głównie gotówka chodzi. Kartą można płacić, ale oni lubią gotówkę. Dlaczego? Czy jest wielka prowizja? Nie wiem. Nie wiem. No za śniadanie 5 euro miałem dopłacić. Jakoś się nie da kartą. Nie wiem, czy to jest kwestia menadżera. No tak, tak wygląda sprawa. Pamiętajcie, miejcie ze sobą cash. Oni lubią cash. Hotel znajduje się 100 metrów od portu. Już Wam pokażę, właśnie Wam filmowałem hotel, a port znajduje się po schodeczkach w dół. No i jesteśmy w nowej miejscówce, no i w nowej miejscowości Ksamil. Chcę Wam pokazać Ksamil, może i plażę Bora Bora również, bo ona jest bardzo popularna, ale poszukuję w Ksamilu plaży, które są wliczone w cenę hotelu. Udało mi się, znaczy, słuchajcie, dopiero pójdę na tą plażę, więc zobaczymy, czy tak naprawdę się udało, bo to w Albanii nigdy nic nie wiadomo, niby ma być w cenie, a później jakoś tak niekoniecznie. Ja nie mówię, że wszyscy tak mają, ale czasami się tak zdarza. Więc zobaczymy, czy ta plaża jest fajna, czy jest w cenie pokoju, więc będziemy to eksplorować. A już Wam pokażę, jaki mam widok z pokoju. Moi drodzy, piękne słońce, temperatura około 25 stopni. Jestem gdzie? Na plaży Bora Bora w Ksamilu. I zobaczcie, jest końcówka maja, tak jak już wielokrotnie wspominałem. Zobaczcie, jakie zaludnienie, że tak powiem, jest. Zależakowanie na plaży.
nie tylko plażę sfilmowałem, bo jak tu się oprzeć takim widokom jak sam. Sprawdzimy temperaturę wody. Jakby wam to powiedzieć, ta temperatura wody to tak szału nie ma. Ale na upartego, czemu nie? Można sobie wynająć takie leżaczki. O, takie. I parasolik. Można. Za ile? No słuchajcie, teraz jest bardzo tanio. Bardzo. Ile? $10. A w sezonie nawet i 30. A później możecie się też przebrać w takiej przebieralni. Wszystko dla was, a widoki bezcenne, naprawdę bezcenne. Popatrzcie. W takiej miejscówce jak ta, leżaki i parasol jest za friko i dalej jesteśmy na Bora Bora. Trzeba szukać, ale to jest przed sezonem, jak się dowiedziałem. W sezonie zaś tutaj kosztuje 3000 leków. To są najświeższe informacje. W sezonie 2023, jeżeli będziecie chcieli przyjeżdżać, taka jest cena. Już możecie to w koszty pisać. A miejscówka ta nazywa się Weranda. Przez V pisane. Jak pójdziecie na Bora Bora, znajdziecie po lewej stronie. Taki upgrade spostrzeżenia. Po pierwszym dniu to ksamil przed sezonem naprawdę jest mało oblegany przez turystów. Jest dużo wolnych leżaków, nawet jak słyszeliście, za darmo, więc można, można. Słuchajcie, dojechałem z przeszkodami. W końcu jestem w ksamilu na plaży. Czas należy się. No ja myślę, że się należy. Wam też życzę zdróweczka. Co by nie było. Łoście, panie. Wasze zdrowie. Jeżeli nie możecie teraz pić, to nie oglądajcie tego odcinka, bo jest... Pycha. No to musiałem sam przekonać się, czy ta woda jest odpowiednia do kąpieli. Oczywiście, że jest. Mordeczki, jest trochę zimna. Ale na pewno nie tak zimna jak w naszym Morzu Bałtyckim. Nie chciałem powiedzieć północnym, ale byście powiedzieli, że o, nie wie gdzie to jest. Dobra, zobaczmy, czy tu jakieś rybki są, co? Zobaczmy. Mam nadzieję, że jeszcze GoPro funkcjonuje, bo to różnie bywa. Coś się gdzieś zaleje, coś się nie domknie. No i amba. Całkiem nieźle, tylko powiem wam, że ludzi na plaży mało. Dla mnie to plus. Powiecie, jak jest dużo ludzi. Nie ma gdzie położyć się, albo gdzieś tam daleko od morza. No tak średnio. A teraz jest pełny luz. Woda całkiem, całkiem do kąpania. Chillaucik. Zrobię wam wjazd. Wjazd na chatę, ponieważ jeszcze wam nie pokazywałem, jak pokój wygląda. Wybaczcie, standardowo łazienka, standardowo wam pokazuję, jak już w zasadzie będę wyjeżdżał. Ale co w tym apartamencie jest najfajniejsze, to ten widok. Miejscówka w tym hotelu z najfajniejszym widokiem na plażę numer 9. Koszt 60 euro, ale w tej cenie jest śniadanie, w
tej cenie również jest dostęp do plaży, leżaki, parasol. Więc wydaje się dosyć dużo, ale jak przeliczycie na poszczególne elementy, do przełknięcia. Zdecydowanie Bora Bora jest plażą taką młodzieżową. To jest miejsce spotkań młodzieży, imprez, harców i swawoli. Takie ceny, jeżeli chodzi o jakieś tam przekąski na plaży. Pokażę wam aktualne ceny. Jak to się ma w drugiej linii brzegowej, jeśli chodzi o restaurację. Breakfasty i tak dalej, zupy, pasty, no i pizza. Kolejna restauracja, w której nie akceptują kart, tylko cash. Wiecie, no ja też mam jakiś cash, natomiast za wszystko cashem płacić, no to tak średnio, ponieważ gotówkę nosić na plaży, tu, tam, no jakby nie preferuję takich akcji. Owszem, jakiś grosz przy sobie trzeba mieć, natomiast w restauracji jak mam zapłacić tych 10-20 euro, no to policzcie sobie, nie? Obiad, kolacja i tak każdy dzień, więc jest tego trochę. Bierzcie ze sobą oczywiście gotówkę, ale jeżeli preferujecie płatność kartą, to przed wejściem do restauracji pytajcie, czy można właśnie tą kartą płacić. Taki temat chciałbym z wami poruszyć. On nie jest łatwy, ale spróbujmy. Chodzi mi o pasję zawodową. Wiadomo, ja jestem z środowiska gastronomicznego, ale tu nie tylko o środowisko gastronomiczne chodzi. Nie tylko chodzi o pracowników gastronomii, ale ogólnie o pasję zawodową. Czy coś takiego jeszcze istnieje? Czy są nie tylko młodzi ludzie, ale również do nich kieruję to pytanie. Czy są takie osoby, które podchodzą do tematu zawodowego jak do pasji, co lubisz robić, co chcesz robić, czy tylko jest kwestia, gdzie więcej zarobię? Co o tym myślicie? Napiszcie mi, bardzo was proszę. YouTube? Przepraszam, czy ja też mam skoczyć? Tak? Tak? Chcecie, żebym skoczył? Na. Nie jestem przygotowany, niestety. Ale oni jak najbardziej. Thank you guys. Przy Bora Bora jest na dachu, na rooftopie, o, jest dyskoteka. I niemal codziennie odbywa się tam imprezka. Od godziny 10 bodajże do północy. O północy jest muzyka wyłączana. O, a tu zrobili nawet jeszcze basen. Dziękuję wam za oglądanie. Zapraszam do kolejnego odcinka wprost z Albanii. Oczywiście Facebook, TikTok, Instagram. Serdecznie zapraszam. Do miłego zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. I know it could be gone too soon.